Dla mnie w ogóle ten program był bardzo trudny, bardzo. I jak wyszedłem, to też byłem taki trochę oszołomiony i no i musiałem mieć trochę czasu, żeby tak jakby sobie to wszystko poukładać. No więc myślę, że już sobie to poukładałem i teraz rzeczywiście jestem taki trochę bardziej stonowany. Tak, tak. Widać zdecydowanie. Tak? To chyba dobrze. To zależy. Ale jeszcze a propos tego, bo wiemy, że to był dla Ciebie trudny czas, bo chyba Ty jako jeden z wszystkich uczestników musiałeś zmierzyć się z największą ilością hejtu, który spłynął na uczestników, głównie właśnie na Ciebie. Jak Ty sobie z tym poradziłeś? No, wydaje mi się, że jestem z tego powodu trochę straumatyzowany, bo to nawet nie chodzi o to, że miałem jakiś hejt przez widzów czy internautów, bo taki hejt każdy z nas miał, większy lub mniejszy, więc to nie jest aż takie bardzo bolące, czy no to tak bardzo nie boli, ale wydaje mi się, że pobyt tutaj w Domu Wielkiego Brata, ja tutaj byłem przez 10 tygodni, to jest długo i byłem najbardziej taki chyba nielubiany ze wszystkich osób. No myślę tak na podstawie tych nominacji, które dostawałem za każdym razem z tygodnia na tydzień. I nawet niedawno widziałem taką tabelkę i tam w tej tabelce była taka jakby suma wszystkich nominacji. Taka sumaryczna jakby ilość. Nie ile nominacji, tylko w sumie wszystkie głosy oddane. I ja tego miałem najwięcej. I ja sobie tak pomyślałem, Boże, kurczę, nie byłem tego świadomy wtedy, bo jak byłem tutaj, jak mieszkałem, no to o tym nie myślałem oczywiście, ale później, jak to zobaczyłem, to tak mi się przykro trochę zrobiło, szczerze powiedziawszy. Ale może to dlatego, że po prostu byłeś najbardziej wyrazistą postacią, a nie każdy lubi wyraziste postaci w grupie. Myślisz? No może. Na pewno byłem sobą. I Magda też była sobą, więc ona dzięki temu była bardzo lubiana, a ja dzięki temu przez to byłem mało lubiany. Więc jest to taka zasada niby dobra, bądź sobą, ale nie zawsze.